Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. Dzisiaj spojrzymy sobie na to, co będzie miało miejsce przez następne dwa tygodnie, czyli drugą połowę czerwca. Wczoraj, czyli 14 czerwca, mieliśmy pełnię Księżyca w znaku Strzelca, czyli jesteśmy w takim momencie cyklu księżycowego, który jest przejściem z energii yang w energię yin. Czyli zawsze pierwsza część cyklu księżycowego, czyli pierwsze dwa tygodnie z tych 28-9 dni, mają do czynienia z takim wewnętrznym w człowieku rozwojem i mają bardziej charakterystykę yang, pierwiastka yang, czyli dzieje się akcja. Dzieje się coś z człowieka na zewnątrz. Druga część cyklu księżycowego to jest radzenie sobie z konsekwencjami tego, co działo się przez dwa tygodnie wcześniejsze. Czyli cały cykl księżycowy może nam trochę powiedzieć na temat praktycznie wszystkiego i na temat tego, co dzieje się w przyrodzie, na temat cykliczności życia, na temat tego, czym jest ogólnie życie. Bo życie to jest cykl życia i śmierci. Nie tylko życie to nie jest tylko życie, takie, które funkcjonuje wtedy, kiedy bije nasze serce, kiedy jesteśmy tutaj na Ziemi. Życie zawiera w sobie też tą drugą część, czyli śmierć. I tego nas uczy przyroda, że jak widzimy na przykład na przykład w zimę, widzimy, że przyroda tak jakby umarła, kiedy tak naprawdę nie umiera, tylko jest trochę w innej formie to życie i wiemy, że na wiosnę z powrotem to życie powraca. Także ten cykl księżycowy, no mamy ten taki moment najbardziej napięty, mieliśmy wczoraj, czyli 14 właśnie tego czerwca, podczas tej pełni w znaku właśnie Strzelca. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o pełni, ponieważ Księżyc dzisiaj, czyli 15 czerwca, jest już w innym znaku, w kolejnym znaku, w znaku Koziorożca i widzimy, że jest on, a w sumie to zbliża się do Plutona i wykona koniunkcję z Plutonem na 15 właśnie tutaj czerwca. Chciałbym jednakże przejść do pierwszej daty, którą myślę, że warto jest poruszyć. Myślę, że warto jest zobaczyć sobie po prostu, co dzieje się 16 czerwca. Czyli 16 czerwca mamy koniunkcję Wenus wraz z północnym węzłem księżycowym, 22 stopniu archetypu byka. I to jest bardzo ważny dzień, ogólnie ważny okres, ten czas, w którym Wenus spędza w znaku byka. Po pierwsze, zupełnie niedawno Wenus wykonała koniunkcję z Uranem, czyli ta koniunkcja, każda planeta, która dotyka Urana w jakiś sposób, która ma jakąś konekcję z Uranem, w pewnym sensie jest tchnięta wyższą myślą. Tchnięta energią uraniczną, dla której nie ma limitów w czasie, w tym jak widzimy czas. Uran to jest tak jakby wyższy umysł, w którym wszystko jest jednym. To jest jeden umysł. My żyjemy w świecie takim liniowym, w którym czas wygląda bardzo liniowo. W pewnym sensie, oczywiście jest też cykliczne pojęcie czasu, ale my żyjemy w takim świecie, w którym dosłownie to, co przeżyliśmy, czyli nasze doświadczenia z przeszłości, czasami bardzo silnie determinują przyszłość naszą i decyzje, jakie podejmujemy obecnie w życiu. Czyli my zazwyczaj decydujemy o sobie, o swoim życiu poprzez pryzmat przeżytych doświadczeń. Jeżeli Uran wkracza w akcję, on tak jakby wymazuje przeszłe doświadczenia i uaktywnia w człowieku tego typu element, który jest ponad tym takim liniowym czasem. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Czyli Uran to jest dosłownie taka energia, która rewolucjonizuje, znowu problem z tym słowem, no nie wiem, co się dzieje, no ale tak jakoś jest. Rewolucjonizuje po prostu myślenie na temat archetypu. Czyli mamy Urana w byku, mamy Wenus w byku, niedawno Wenus wykonała koniunkcję
razem z Uranem i ta koniunkcja miała miejsce 12. Teraz mamy Wenus w koniunkcji z północnym węzłem księżycowym. To jest dosyć istotne, ponieważ węzły księżycowe to jest oś ewolucji emocjonalnej kolektywu naszego. Co to znaczy? To znaczy, że my, zarówno jako kolektyw, zarówno jako jednostki w tym kolektywie, mamy pewnego rodzaju emocjonalne lekcje, czy też emocjonalny proces, który się wydarza w nas. Czyli oś ewolucji, tak zwane Ketu, czyli mamy Ketu w znaku Skorpiona, oś w zasadzie są zawsze dwa znaki, północny węzeł, Rahu w znaku Byka. Ta oś symbolizuje jakiego rodzaju sprawy, jakiego rodzaju przywiązania emocjonalne, jakiego rodzaju nastawienie emocjonalne dłużej nie funkcjonuje, nie daje nam spokoju i bezpieczeństwa do tego, żeby móc normalnie widzieć rzeczywistość w neutralny, transparentny sposób. Ketu, czyli południowy węzeł, pokazuje nam, z czego my tak jakby wyrastamy. Z jakiego rodzaju przystosowań emocjonalnych, przyzwyczajeń psychologicznych, czy też fizycznych, po prostu wychodzimy. Czyli to, gdzie jest Ketu, zawsze pokazuje nam, że musimy na nowo spojrzeć na to, co aktywuje obecnie Ketu. Jednakże, jeżeli planety są na północnym węźle księżycowym, a mamy tego typu planety obecnie, czyli widzimy, że Wenus wykona koniunkcję w czerwcu, niedługo południowy węzeł dojdzie do koniunkcji z Uranem, ponieważ węzły akurat poruszają się w przeciwną stronę niż planety. Węzły są zawsze prawie że w retrogradacji. W takim momencie jak teraz, gdy mamy i Urana, i Wenus na północnym węźle, dzieje się coś bardzo istotnego. Dlaczego? Bo oznacza to, że te planety, czyli Wenus, niedługo Uran, będą aktywnie wspierały momentum ewolucyjne, czyli ten wzrost w stronę Rahu, w stronę archetypu byka. Tutaj dodatkowo jeszcze trzeba dodać jedną rzecz, że Wenus jest władczynią północnego węzła, czyli sam władca północnego węzła jest obecnie w koniunkcji na północnym węźle. Czyli mamy tutaj bardzo silną energię, bardzo silne przyspieszenie dorastania emocjonalnego, obecnego dorastania emocjonalnego w kierunku archetypu byka. Czym jest byk? Byk reprezentuje naszą wewnętrzną względem siebie relację, dialog, czy też polemikę, czy też sprzeczki, czy też spory, jakie prowadzimy ze sobą, wewnętrznie. To jest ten głos, który nam mówi, czy kochamy siebie, czy lubimy siebie, czy może nie lubimy siebie, czy czujemy się wartościowi, czy czujemy, że na przykład jest takie powiedzenie, stać nas na coś, żeby zrobić coś. Nie mówię tutaj w ogóle o zasobach, ale o takich zasobach człowieka, które on ma, niezależnie od tego, czy posiada fizycznie coś w swoim życiu. Każdy z nas ma pokłady pewnych wartości wewnętrznych w sobie, które po prostu są dla niego fundamentalnie istotne i ważne. I każda dusza praktycznie posiada pewnego rodzaju potrzeby, które związane są właśnie z tymi wartościami. No bo skoro ja czegoś potrzebuję do tego, żeby czuć się bezpieczny, tego, żeby czuć się spokojny, czuć komfort, czuć się normalnie w tym, kim jestem, jeżeli ja czegoś potrzebuję, to znaczy, że te rzeczy, których potrzebuję, stanowią dla mnie wartość. Czyli mamy teraz taki czas, w którym Wenus pracuje nad tym, abyśmy utwardzili i utwierdzili swoją wewnętrzną relację ze sobą, żebyśmy stali się nawet, można powiedzieć, bardziej dumni, bardziej być może oporni w stosunku do innych wartości i naprawdę postawili na swoim. Skoncentrowali się również, to jest czas, żebyśmy się skoncentrowali również na takich podstawowych rzeczach, zupełnych tak zwanych basic, fundamental, zupełne podstawy. Czyli czego potrzebuje Twoje ciało? Czy mamy wystarczająco wiele pożywienia? Czy mamy schronienie? Czy mamy, prawda, wystarczająco też na przykład wiele zasobów, żeby móc na dłuższy czas zapewnić sobie bezpieczeństwo?
I wiemy, że tego typu niuanse w mediach, w telewizji cały czas są, że tak powiem, kolokwialnie na językach. Cały czas bębni się o inflacji, cały czas bębni się być może o zupełnym rozłamie łańcuchów dostaw. Co to znaczy? To znaczy, że do wielu rzeczy, do których my przywykliśmy, prawda, do rzeczy, które dawały nam komfort, być może będzie mniej tego, być może będziemy musieli skupić się jeszcze bardziej na tym, co jest esencjonalne tylko do naszego przetrwania. Czyli jeżeli chodzi o byka i zasoby, i to momentum, no to tutaj po prostu z jakiegoś powodu wszechświat chce, żebyśmy spojrzeli na to, co mamy, na to również jak być, prawda, minimalistycznym w podejściu do tego, co się posiada. Czyli ten byk to jest ten silny byk obecnie, prawda, i te planety na północnym węźle obecnie koncentrują naszą uwagę właśnie na tego typu sprawach, na tego typu rzeczach. Czyli jest teraz debata w polityce, czy, prawda, Polska ma wystarczająco żywności, no bo wiemy, że na Ukrainie po prostu Ukraina produkowała bardzo dużo żywności, była jednym z największych producentów, prawda, który produkował no po prostu żywność. I pytanie jest teraz, jak to się odbije na nas wszystkich? Jak to się odbije, bo mam wrażenie, że to się odbije w mniejszym bądź większym stopniu na każdym. W sumie to już się dzieje poprzez to, że inflacja spowodowała spadek po prostu mocy nabywczej pieniądza. Każdy z nas czuje, że ma te zasoby ukrócone troszeczkę. I pytanie jest, no dobra, skoro jest inflacja, nad którą my bezpośrednio nie mamy kontroli, my jako obywatele, jako jednostka, jako człowiek, to w takim razie, skoro ja mam ograniczone zasoby, to na co je wydam, te zasoby? W jaki sposób zużytkuję ich? Być może w ogóle nie zużytkuję ich. Prawda? W jaki sposób wykorzystam te ukrócone zasoby po to, żeby zapewnić sobie przetrwanie, zapewnić sobie spokój, zapewnić sobie komfort, bezpieczeństwo? Oczywiście, no tutaj jest taka troszeczkę ślepa uliczka, no bo wiecie, jeżeli chodzi o inflację, jeżeli chodzi o... Dla mnie inflacja to jest ukryty podatek bogatych na biednych. Dla mnie to tym jest inflacja po prostu. Prawda? I bardzo często, jak inflacja po prostu podbija się, jeżeli wskaźnik inflacji wzrasta, są ludzie, którzy nadal pomimo tego, że na przykład mają mniej pieniędzy, nadal wiedzą, że mniej zarabiają, wiedzą, że ceny są droższe, bo też zarabiają tyle samo. I nadal ci ludzie starają się dać pozory tego, że nadal żyją na takim samym stopniu komfortu, w jakim żyli. Bardzo często klasa średnia tak zwana, ja nie lubię dzielić ludzi na klasy, ale można wydzielić w pewnym sensie klasy względem tego, kto na przykład zarabia pieniędzy. Bardzo często klasa średnia po prostu, żeby utrzymać ten lifestyle, prawda, burżuazję i tego typu podejście do życia i tego typu lifestyle, bardzo często ta klasa średnio zapożycza się, prawda, i widzicie, no, tak jakby pensja i wypłata nie wzrasta, wydatki wzrastają, klasa średnia zaczyna pożyczać i zapętla się to koło inflacji. I zapętla się cały czas, prawda, ten obrót i produkcja nowego i nowego, nowego pieniądza. I tak naprawdę bardzo ciężko w jakiś naturalny i logiczny sposób wyjść z kryzysu, jakim jest inflacja. Moim zdaniem to powinno po prostu upaść, żeby stało się na miejsce czegoś, tego, co teraz mamy, coś nowego. Jest to radykalne podejście, ale moim zdaniem to od początku ten system finansowy po prostu jest nastawiony na... jest po prostu skorumpowany w pewnym sensie. No nie da się na długu opierać systemu wymiany dóbr i wartości. No po prostu nie jest to niemożliwe, żeby oprzeć to na długu. Czyli na pieniądzu, który nie istnieje, który ktoś komuś po prostu wisi, tak kolokwialnie mówiąc. Czyli 16 czerwiec, ta koniunkcja Wenus z północnym węzłem księżycowym. Warto jest tutaj właśnie zastanowić się, w jaki sposób, na przykład jeżeli faktycznie brakuje nam zasobów, w jaki sposób możemy sami swoimi talentami, umiejętnościami pomóc sobie w tym aspekcie życia. Czyli trzeba proaktywnie myśleć obecnie nad tym, prawda, co możemy zrobić sami i każdy z nas, co może sam zrobić. I tutaj mam na myśli bycie oryginalnym w znalezieniu, w
w sobie wartości, którą inni zauważą jako wartość i budowania na tym, w ten sposób. Bo widzicie, najgorszym problemem naszego świata i obecnego systemu jest to, że ludzie pracują w pracy, której nie lubią. Że ludzie pracują i robią bardzo głupie rzeczy czasami, zupełnie niezwiązane z ich charakterem, z ich osobowością, z ich jestestwem, tylko po to, żeby przeżyć. Tylko po to, żeby mieć, prawda, na rachunku te cyferki. I bardzo często wiele osób tak żyje przez całe życie. Pracują, prawda, w profesjach, których nie lubią, które tak naprawdę nie są naturalnymi wartościami ich własnymi. Czyli, no wiecie, każdy ma ten drugi dom, drugi dom astrologiczny, wierzchołek drugiego domu. Każdy ma gdzieś Wenus i każdy ma w sobie zasoby i wartości, po których rozwinięciu on tak naprawdę sam mógłby stanowić profesję w świecie społecznym. Tego nas uczy trygon żywiołu Ziemi. Tego nas uczy byk, tego nas uczy panna, tego nas uczy koziorożec. Że jeżeli obudzimy w sobie pokłady wartości, zaczniemy te wartości, prawda, wprowadzać w życie i na tych wartościach będziemy budować umiejętność jakąś, panna, umiejętność, coś praktycznego, co pomaga innym, coś, co jest nastawione na pomoc innym, to jest tutaj klucz, panna, to jest pomoc innym, to jest nie gratyfikacja siebie, ale wynagrodzenie sobą kogoś innego, to jest panna. I na tym możemy budować profesję i autorytet, koziorożec. Tylko że widzicie, wiele ludzi pracuje właśnie w takich profesjach, no, w których po prostu, które nie mają nic wspólnego z tym, kim te osoby są. A nadal pracują, bo muszą, prawda, bo ten system cały czas, wiecie, no po prostu wymaga od nas, żebyśmy cały czas byli produktywni. No, nawet jeżeli nie jest to, prawda, produkowanie dobrobytu, który w jakiś sposób wpasowuje się w nasze wartości. Także tutaj chciałbym zakończyć ten już rozmowę o tym aspekcie. Wenus w koniunkcji z północnym węzłem w znaku byka odbędzie się 16 czerwca, czyli jest to momentum do tego, żeby spojrzeć wewnątrz siebie i zastanowić się, ok, co ja zawsze lubiłem, co zawsze stanowiło w moim życiu wartość, co zawsze było w moim życiu i dawało mi pewnego rodzaju satysfakcję. Zastanowić się nad tym, i na tym budować siebie. Przejdźmy więc teraz do następnego zagadnienia. Następne zagadnienie to jest również, dzieje się również 16 czerwca. I tym jest trygon Saturna wraz ze Słońcem w bliźniętach. Widzimy tutaj trygon. I to jest harmonijny aspekt, ponieważ trygony są z reguły harmonijne. I jak widzimy, ten aspekt dzieje się między Słońcem a Saturnem. W starożytności, kiedy jeszcze nie wiedziano o istnieniu Urana, Plutona, Neptuna, Saturn uważany był za kres. Saturn uważany był za maksimum tego, co jest osiągalne dla człowieka, w ludzkiej psychice również. To było tak jakby... Saturn był uważany jako kresy naszego Układu Słonecznego, ponieważ nie mieli wtedy ludzie przyrządów do tego, żeby widzieć to, co jest poza Saturnem. Po prostu technologia nie była na tyle po prostu zaawansowana, jak teraz, że możemy widzieć odległe obiekty. I Saturn to było zawsze jest uważany jako trochę... Był uważany kiedyś za ego, prawda? No bo ego to jest tak jakby całokształt nas, całokształt jednostki, całokształt tak jakby charakteru ludzkiego. Dlatego też Saturn oznaczał kres. Słońce natomiast oznaczało drugi kres, no bo Słońce jako centrum naszego Układu Słonecznego tak naprawdę jest najdalej od Saturna. Prawda? Jest w bardzo dalekiej odległości od Saturna. I jeżeli w przeszłości nie wiedzieli o istnieniu Urana, Plutona, Neptuna, no zawsze była taki mit, że Saturn był po prostu zawsze w walce ze Słońcem. Aczkolwiek to jest takie troszeczkę przestarzałe myślenie, tak mi się wydaje. W astrologii humanistycznej Saturn i Słońce, w zasadzie Saturn sam w sobie, oznacza coś, co nazywa się autorytetem. Oznacza taki proces, w którym człowiek po prostu mówi sobie, kurczę, jestem tutaj po coś,
jestem tutaj w tym czasie i miejscu, mam mniej więcej 100 lat życia, plus minus 100 lat życia i muszę wyciągnąć z tego życia najwięcej. Jeżeli człowiek nie ma tego takiego rodzaju podejścia do życia, to wtedy ten autorytet do spełnienia swojego życia po swojemu, swoim własnym wysiłkiem, swoją własną chęcią, ten autorytet, jeżeli nie ma tej chęci do tego, żeby się realizować, to ten autorytet jest na nas narzucony zewnętrznie. Czyli jeżeli ktoś nie ma pomysłu na siebie, znajdzie się ktoś, kto znajdzie na ciebie pomysł. Czyli znajdzie się inny autorytet, który w jakiś sposób wprowadzi w życie tego człowieka zasady i rutynę. Dlatego Saturn jest takim wewnętrznym i zewnętrznym autorytetem. Słońce natomiast to jest element kreatywny. Słońce to jest źródło kreatywności. I mamy teraz Saturna w trygonie ze Słońcem, ale jednak ten Saturn jest w retrogradacji. Ta retrogradacja potrwa do 24 października. Czyli ten Saturn dostaje troszeczkę teraz inne działanie, tak jakby ma ten Saturn. Gdy Saturn jest w retrogradacji, to jest tak jakbyśmy zupełnie na nowo zatrudniali siebie jako szefa swojego życia. Dlaczego na nowo? No bo retrogradacja każe i zmusza nas do przemyśleń wewnętrznych. Retrogradacja Saturna, Saturn to już jest pasywny archetyp, kardynalny pasywny archetyp. Już sam w sobie jest bardzo introspekcyjny Saturn. Jak jeszcze dodamy retrogradację, to on chce jeszcze bardziej się wgłębić w siebie. Jeszcze bardziej tak jakby zrozumieć, jakiego rodzaju wzrost i dojrzewanie powinno się odbyć. I Saturn poprzez właśnie wewnętrzną weryfikację, poprzez wewnętrzne taką zadumę, bo Saturn czasami włada zadumą, on nam pokazuje tak naprawdę poprzez tą zadumę my dochodzimy do wniosków tego, czy faktycznie żyjemy pełnią naszej istoty, czy też może nie realizujemy zupełnie siebie. Dlatego Saturn to są też personalne ambicje. Bo co się realizuje? To nie chodzi tylko o sukces społeczny, chodzi o realizację samego siebie jako istoty. Ten trygon między Saturnem a Słońcem jest pozytywnym dniem, jeżeli chodzi o tego 16 czerwca jeszcze, bo to się dzieje 16 czerwca. I w dodatku, jeżeli dodamy sobie do tego wcześniejszy aspekt, Wenus na północnym węźle, to mamy tutaj fajną, harmonijną energię do tego, żeby faktycznie podjąć pewnego rodzaju działania i decyzje, które są tak jakby ok i w porządku z nami. Czyli nawiązując do byka, tego co się dzieje w byku, w archetypie byka. Jeżeli odkrywamy w sobie taką wewnętrzną potrzebę tego, że ok, ja jestem wartościowy, uważam, że wartościowa jest astrologia, to znaczy, że nie będę się zniechęcać, zbuduję coś na moim zamiłowaniu do astrologii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mija rok, drugi, trzeci, czwarty. Prawda? I cały czas to ta wartość jest i dzieje się proces. W miarę upływu czasu, jeżeli ktoś buduje na tych wartościach, no to dzieje się pewien proces. Widzimy, że ktoś wzrasta i faktycznie tak jest. Ja to sam tego doświadczam w pewnym sensie. Czyli zastanówmy się teraz, i ty się zastanów przede wszystkim, co dla ciebie było zawsze wartościowe i czemu jesteś w stanie poświęcić się. Czemu jesteś w stanie tak jakby oddać się na dłużej, Saturn. Co jesteś w stanie wdrożyć w swoje życie, coś co będzie cyklicznego, co będzie budowało cię, co będzie budowało się za każdym razem, prawda, jak do tego podchodzisz. I sukcesem w zrozumieniu Saturna jest to, że po prostu jest takie powiedzenie i zawsze powtarzam to powiedzenie, że wiedza Saturna polega na tym, że jeżeli ktoś ma talent i tutaj możemy powiedzieć, że talent to jest Słońce w pewnym sensie, Słońce, jeżeli ktoś ma talent Słońca, a nie rozwija go i nie pracuje nad tym talentem, to zawsze zostanie pobity przez osobę, która nie ma talentu, a ma
silne takie podejście, zdrowe podejście do pracy i pracuje nad tym. Jest dyplomat, jest zdyscyplinowana i jest po prostu sumienna. I mamy teraz taki aspekt właśnie 16. Saturna w Trygonie do Słońca. Mamy harmonię pomiędzy Saturnem, pracowaniem, poświęceniem się, ambicjami, sumiennością, a Słońcem, kreatywnością. Czyli dwa starożytne obiekty, najdalej od siebie, tak jakby oddalone, jeżeli chodzi o starożytne postrzeganie astrologii, współpracują ze sobą na daną chwilę. Czyli warto jest po prostu pomóc tej energii tego dnia, zacząć być może coś nowego, coś długoterminowego, coś, co będzie rozwijało Was przede wszystkim. Północny węzeł w byku, Wenus na północnym węźle w byku. Czyli no, Trygon to jest taki aspekt, który po prostu moja nauczycielka od astrologii, Kim Marie, często nazywała kanapowym aspektem. No bo skoro jest harmonia, no to się człowiekowi nic nie chce robić. Jest wszystko tak harmonijne, leżymy sobie, prawda, na kanapie, oglądamy telewizję, tutaj wszystko mamy pod ręką, snaki różne, prawda, różne rzeczy i wszystko jest harmonijne i nam się nic nie chce robić. Kiedy tak naprawdę podczas Trygonu właśnie trzeba być proaktywnym. Bo to właśnie wtedy, jak człowiek sam doda od siebie energii temu Trygonowi, to właśnie wtedy dzieją się cuda, dzieje się magia. Jak ktoś nie prześpi swoich Trygonów, na przykład w horoskopie urodzeniowym, ta energia jest tak harmonijna, że często jej przejawów nawet nie widać. Ponieważ osoba jest manifestacją tego. Prawda? Jeżeli jest harmonia, to my czujemy się dobrze, jest to z reguły pozytywne. I warto jest w takich dniach jak 16 czerwiec i z tym aspektem, który tutaj się dzieje, Saturn i Słońce, warto jest po prostu dodać coś od siebie tej energii, dodać dodatkowego kopa, podlać swoim własnym paliwkiem tego typu energię. I tego samego dnia no, też dzieje się aspekt kwadratury między Neptunem a Słońcem, jak widzimy. I tutaj tego typu kwadratura po prostu nam mówi, że musimy pracować z tym, co jest realne dla nas. Z tym, co jest w zasięgu naszej jaźni. W tym, co jest w zasięgu naszych możliwości. W tym, co mamy teraz dostępne. Bo Neptun po prostu, jak jest silnie aspektowany, no napięty, tutaj mamy aspekt kwadratury między Słońcem a Neptunem, dziejące się dodatkowo. Ogólnie dużo się dzieje tego 16 czerwca. I ten aspekt kwadratury z Neptunem często pokazuje nam, że bardziej człowiek po prostu ma tendencję do tego, żeby popaść w pewnego rodzaju iluzję. Popaść w pewnego rodzaju cel, pewnego rodzaju marzenie, które jest zupełnie poza zasięgiem jego możliwości. Ja jestem zdania takiego, że człowiek nie do końca jest taką istotą, jak mówi nam New Age, że może wszystko. Że może sobie wyobrazić coś i to raptem się zmanifestuje. Nie. Człowiek ma ograniczenia i mają one sens. Człowiek jest ograniczony formą. Prawda? Nie da się osiągnąć wszystkiego. Nie da się wszystkiego w tą formę wlać. Prawda? I czasami trzeba zdrowo stąpać po ziemi i naprawdę przetrzeć te różowe okulary i zastanowić się, ok, z czym ja mogę tu i teraz pracować, na daną chwilę. Co mam pod ręką? Co mogę z tego zbudować? Także to jest 16 czerwiec, długi tutaj rozdział w tym nagraniu, ale no myślałem, że to jest po prostu ważne. Myślę, że to musiało być po prostu powiedziane. Także przejdźmy teraz do następnego aspektu. I następny aspekt to będzie właśnie dwa dni później, czyli 18 czerwca. I wtedy odbędzie się kwadratura Wenus wraz z Saturnem. I tak, widzimy 25 stopień Saturna w znaku wodnika, czyli tutaj mamy go tutaj i Wenus, widzimy, jest w 25 stopniu byka. I tutaj nam się klaruje taka kwadratura, w której też uczestniczy, widzimy, Księżyc, czyli to może być odczuwalne po prostu personalnie. I mamy kwadraturę między Saturnem a Wenus. I tego typu kwadratura ma do czynienia
Znowu, to jest tak jakby teraz wszystko nam pomagało w ustanowieniu w sobie byka, w pracy nad archetypem byka wewnętrznym, czyli w pracy nad wewnętrznym odnoszeniu się do siebie samych. I mamy znowu teraz Wenus dotknięta, prawda, przez Saturna w kwadraturze tym razem, i to jest kwadratura, która nazywa się kryzysem w akcji. To jest kwadratura, która zmusza nas do pewnego rodzaju, tak jakby popycha nas z tyłu do działania. Popycha energię do tego, żeby faktycznie postawiła ta energię krok naprzód. Tym jest kwadratura. Tym jest 90-stopniowa kwadratura, którą widzimy między Wenus a Saturnem. No, problem jest tylko w tym, że ten Saturn jest właśnie w retrogradacji i teraz zupełnie inaczej on zabarwia działanie planet personalnych. Czyli to jest moment na to, żeby faktycznie znowu podejść do swoich wartości, zastanowić się, z których wartości się trzeba wyzwolić, które wartości po prostu już dłużej nie są żyzne, które wartości stanowią już takie jakby, wiecie, próchnice, które są spróchniałe i które musimy oddać gdzieś w przeszłość, gdzieś w otchłania i czeluści przeszłości. Zazwyczaj, gdy połączenie jest Wenus i Saturna, no to daje taką zadumę. To może człowieka pogrążyć po prostu w myśleniu. Pogrążyć w często takich myślach, prawda, ciężkich, bo Saturn jest z reguły ciężką energią. Saturn z reguły, wiecie, włada sprawami takimi jak depresja, włada sprawami takimi jak ostracyzm społeczny, jak osąd wewnętrzny, sami siebie osądzamy często. I to jest teraz moment do tego, żeby może właśnie się nie osądzać za to, że jest się innym, że ma się inne wartości niż konsensus, niż społeczeństwo. Bo no, jesteśmy teraz w takim trochę momencie załamania się tak naprawdę wartości, bo wszystko to, co wartościowe dla społeczeństwa, prawda, czyli pieniądze, czyli zasoby, czyli status, to wszystko jest tak kruche obecnie, że wszyscy po prostu wszyscy podważamy to, w co inwestowaliśmy swój czas i energię do tej pory. I tego typu kwadratura Saturn i Wenus może faktycznie pokazać nam, że to, co było zbudowane na naszych wartościach, po prostu nie jest solidne, nie przetrwa, po prostu zostanie pominięte gdzieś z duchem czasu. Dlatego taką największą manifestacją Wenus i archetypu byka, którym Wenus włada, jest szukanie takich ponadczasowych wartości. Na przykład ludzie zawsze będą potrzebować wody, ludzie zawsze będą potrzebować, prawda, pożywienia, schronienia. To są wartości, które po prostu, jeżeli ktoś zrozumie, że to są wartości ponadczasowe, na tym zawsze można budować, ponieważ to będzie zawsze człowiekowi potrzebne. I kwadratura Saturna do Wenus po prostu może zmusić nas do tego, żebyśmy zweryfikowali wewnętrznie wartości, którymi kierujemy się po prostu w życiu. Także to jest 18 czerwiec i tutaj odbywa się kwadratura Saturna z Wenus. Teraz przenosimy się do dnia 20 czerwca. Tutaj chciałem tylko krótko wspomnieć. Dzieje się aspekt sekstylu między Merkurym a Jowiszem. Jowisz w baranie, jak już wiemy, przez praktycznie okres całego tego roku będzie w baranie. Merkury w bliźniętach. Merkury o wiele szybciej poruszająca się planeta niż Jowisz. Dlaczego ja zaznaczyłem to? No dlatego, ponieważ utworzył nam się aspekt sekstylu pomiędzy planetami Jowisz i Merkury, które stanowią parę planetarną. Co to znaczy? No, para planetarna, na przykład Słońce i Księżyc, Mars i Wenus, Saturn i Jowisz, Pluton, Mars, Neptun, Księżyc i tak dalej, i tak dalej. Dzięki takiemu podejściu, jeżeli podejdziemy do planet w taki sposób, że będziemy wiedzieli, że każda z planet ma inną prędkość w innym
w innym okresie czasu obiega Słońce. Jeżeli weźmiemy dwie planety, to będziemy w stanie zauważyć, gdzie jest szybsza planeta w stosunku do wolniejszej planety. I to, jak bardzo oddali się ta szybsza planeta od wolniejszej, pokazuje nam, jak bardzo zaawansowany jest cykl działania dwóch planet. Dlatego ja zawsze po prostu, jeżeli ktoś chce zrozumieć aspekty, zawsze polecam nauczenie się najpierw 8 faz, w jakich odbywa się po prostu cykl księżycowy. Ponieważ te 8 faz to jest praktycznie to samo, czym są aspekty w astrologii. I widzimy, że teraz Merkury oddalił się o 60 stopni od Jowisza obecnie i wykonał sobie tutaj, jak dobrze pamiętam, chyba po raz drugi sekstyl. Bo jak Jowisz, Merkury był w retrogradacji w bliźniętach i w byku. Ale przejdźmy do tego, co w ogóle oznacza sekstyl. Sekstyl tego typu, który jest to pierwszy sekstyl ogólnie w cyklu dwóch planet. Dlaczego? Jest to sekstyl rosnący, no, ponieważ jest jeszcze inny sekstyl. Sekstyl, który jest 300 stopni, jak dobrze pamiętam. Tak, 300 stopni. I tego typu sekstyl pomiędzy Jowiszem a Merkurym oznacza moment integracji. Moment przyswojenia. Czego Jowisz i Merkury? Przyswojenia myśli i informacji Merkury. Po to, aby zrobić z nich nasz personalny sens. Widzimy, że Jowisz w Baranie tak naprawdę jest bardzo, to jest energia bardzo nastawiona na taką, jakby to powiedzieć, na krucjatę w pewnym sensie, na poznanie czegoś nowego, na podbicie nowych sfer myślowych, nowe podejście, tak jakby wytworzenie nowego światopoglądu, nowego przekonania, którym kierujemy się w życiu. Tym jest Jowisz w znaku Barana. W stosunku do Merkurego, ten Merkury 2 miesiące temu wykonał koniunkcję z Jowiszem w rybach. Czyli teraz, 2 miesiące po tej koniunkcji Jowisza z Merkurym w marcu, kiedy Jowisz i Merkury zaczęły nowy cykl, Jowisz, to znaczy Merkury, jest teraz w 60 stopniach zaawansowania się tego cyklu. Czyli teraz przetwarzamy wszystko to, co stało się, miało miejsce od momentu koniunkcji Jowisza i Merkurego, czyli od połowy marca mniej więcej. To jest taki czas na to, żebyśmy po prostu nie myśleli, nie stymulowali za bardzo swojego myślenia nowymi informacjami, ale raczej skoncentrowali się tak na tym, co się wydarzyło w ciągu 2 miesięcy ostatnich i co te 2 miesiące znaczyły, ponieważ teraz jest moment na to, sekstyl, abyśmy zrozumieli, co się wydarzyło i co znaczyły te 2 miesiące poprzednie. Także to jest 20 czerwiec i dzieje się właśnie sekstyl pomiędzy Merkurym w znaku bliźniąt, a Jowiszem w znaku barana. Macie przed sobą kosmogram na 21 czerwca. I tutaj widzimy to, że Słońce wkroczyło już w znak raka. Czyli w drugi kardynalny znak. Pierwszym kardynalnym znakiem jest baran, czyli rozpoczyna wiosnę. Drugim kardynalnym znakiem jest rak, czyli rozpoczyna lato. Następnie mamy wagę, która rozpoczyna jesień i koziorożca, który rozpoczyna zimę. Jak Słońce wkracza w znak raka, to oznacza, że siły dnia odnoszą zwycięstwo nad siłami nocy. Czyli pierwiastek, inaczej mówiąc, pierwiastek yang, ten aktywny, jest silniejszy w swej manifestacji, w swym urzeczywistnieniu, niż pierwiastek pasywny yin. Dlatego też mamy najdłuższy dzień podczas lata, prawda? A w zimę mamy najkrótszy dzień, bo w zimę, wtedy kiedy Słońce wkracza w znak koziorożca, wtedy zupełnie szale się, tak jakby, wiecie, przesuwają w stronę sił nocy, ponieważ wtedy noc jest dłuższa niż dzień. Czyli mamy ten ingres w znak raka, to znaczy też, że po prostu wszystkie słoneczne raki będą miały urodziny, wszystkiego dobrego dla raków.
To jest czas akcji, to jest czas tego, żeby zdefiniować siebie na nowo. Dlaczego? No bo jeżeli Słońce wkracza w znak raka, on aktywuje w nas, i to jest sezon archetypu raka. Dlaczego jest to moim zdaniem zdefiniowanie siebie na nowo? Ponieważ za każdym razem, jak na półkuli północnej Słońce wkracza w znak raka, mamy tutaj lato. I każdy jest taki jakby, wiecie, to jest okres, w którym my jesteśmy pełnią siebie. Cieszymy się, łączymy się z innymi, wychodzimy na zewnątrz, działamy coś razem, prawda? I bardzo istotne jest, żeby zrozumieć jedną rzecz, czym jest też rak. Archetyp raka to jest też ego. To jest też ludzkie ego, nasza identyfikacja wewnętrzna. Jak my sami siebie nazywamy, jak Bartek widzi siebie jako Bartek. I tutaj również przypomina mi się jedna rzecz, że archetyp raka, gdzieś też wyczytałem, nie pamiętam gdzie to było, to jest też inaczej to, do czego przynależymy. I to jest bardzo ważne pytanie, bo do czego ktoś przynależy? Bo przynależenie do czegoś jest o wiele silniejszym uczuciem niż na przykład bycie mieszkańcem czegoś. Jeżeli ktoś przynależy do jakiegoś miejsca, do jakichś ludzi, do czegokolwiek przynależy, to znaczy, że utożsamia się z tym i to staje się częścią jego własnego wizerunku. To jest pytanie do Was. Czy w takim razie jest coś nowego, z czym się tożsamiacie, do czego przynależycie? Także to jest ingres Słońca w znak raka. Emocjonalny czas na pewno, jest to czas na pewno połączenia się z rodziną, powrotu do swoich korzeni, z których ta przynależność, to uczucie przynależności tak naprawdę dostało swój pierwowzór. Ponieważ my zawsze będziemy przynależeli do źródła. No. Źródłem ciała fizycznego jest oczywiście matka, rodzina, dom. Dodatkowo, kolejnym aspektem, który ma miejsce właśnie wtedy, czyli 21 czerwca, jest trygon, czyli znowu ten harmonijny, ale czasami kanapowy aspekt pomiędzy Plutonem a Wenus. I widzimy, że po tym, jak Wenus 12 czerwca wykonała koniunkcję z Uranem. Następnie 16 czerwca wykona koniunkcję z północnym węzłem. Zbliża się do końcowych stopni byka i akurat w archetypie Ziemi, koziorożcu, jest też Pluton w ostatnich stopniach. Jeszcze tutaj sobie pobędzie jakiś czas. I widzimy, że ta Wenus po spotkaniu z tymi wcześniejszymi obiektami teraz dostaje momentum do działania od Plutona. Pluton w połączeniu z Wenus, w tym wypadku, jeżeli mamy tak silny momentum nastawiony na byka, prawie że zawsze oznacza potrzebę samowystarczalności i samodzielności. Zawsze jak mamy Plutona w trygonie, prawda, z Wenus, znaczy nie w trygonie, nie tylko w trygonie, w zasadzie w jakimkolwiek innym aspekcie do Wenus, Pluton-Wenus. Dlaczego? No bo Wenus to jest personalna planeta, ona oznacza w tym wypadku silniej wewnętrzną relację człowieka, która jest odzwierciedlona w relacji zewnętrznej z innymi. Czyli Pluton po prostu tutaj daje takiego momentum i siły do tego, żebyśmy bardziej koncentrowali się i stawiali na swoim, na swoich sprawach. Problem jest tylko taki, że to jest energia, która będzie dostępna dla wszystkich. A jak każdy postawi na swoim, to czego nie ma? No nie ma dogadania się, nie ma dyplomacji, nie ma relacji. Dlatego no tutaj to jest również dzień, w którym po prostu tak bardzo możemy postawić na swoim, że nie będzie tam po prostu luzu do tego, żeby, wiecie, czasami nagiąć swoje zasady. To jest dobra energia do tego, żeby faktycznie wzmocnić swój wewnętrzny dialog, to jak siebie cenimy, to czy siebie cenimy, ponieważ Pluton czasami może dać nam siłę, a czasami też może pozbawić nas siły. To jest sprzeczna energia, w różny sposób działa. I po prostu jesteśmy tutaj teraz zachęceni do tego, żeby skoncentrować się na swoim, na tym, co jest nasze, na tym,
w co wierzymy, na tym, co daje nam siłę, na tym, jakiego rodzaju rzeczy budują w nas siłę. I tak samo jak uprzednio mówiliśmy o trygonie między Saturnem a Słońcem, no, ten aspekt wymaga czasami takiego popychu. Wymaga trochę własnego zaangażowania, żeby faktycznie uaktywnić tą energię trygonu, tego aspektu kanapowego, który potrzebuje no, tego właśnie kopa do działania, potrzebuje momentum, dołożonego momentum od nas samych do tego, żeby faktycznie funkcjonował. Także 21 czerwca mamy ingres Słońca w znak Raka, początek lata, a także mamy tego samego dnia trygon Plutona wraz z Wenus w znaku Byka. Kolejna ważna data, 23 czerwca. Wtedy też Wenus wyjdzie już ze znaku Byka, czyli opuści ten znak Byka, w którym jest północny węzeł Rachu, w którym jest Uran, i wkroczy sobie w znak Bliźniąt i pobędzie w tych Bliźniętach do 18 lipca. Czyli jest to istotne z pewnego powodu. Z tego powodu, że Wenus jest tak zwanym dyspozytorem, czy też władcą północnego węzła Księżyca. I ona tym władcą północnego węzła będzie aż do lipca 2023 roku. Do momentu, w którym węzły księżycowe opuszczą znaki Skorpion i Byk. Co to znaczy? To znaczy, że skoro mamy północny węzeł w Byku, Byk władany jest przez Wenus i Byk oznacza wewnętrzną relację, jaką każdy z nas ma, to ruch Wenus po zodiaku, czyli mieliśmy w Baranie, mieliśmy w Byku, teraz będziemy mieli w Bliźniętach i tak dalej, on pokazuje nam, w jaki sposób zmieniać się będzie cel Wenus, czyli to, co chce ona wewnętrznie w nas zmienić. I mamy Wenus w Bliźniętach teraz. I to, nie wiem, czy wspomniałem, chyba. Tak, do 18 lipca w Bliźniętach ta Wenus będzie sobie podróżować. Co to znaczy? To znaczy, że Wenus teraz dostaje aktywnej energii do działania. Dlaczego aktywnej? Bo Byk był pasywny, receptywny, absorbował. Natomiast Bliźnięta chcą wysyłać na zewnątrz, ponieważ jest to archetyp zmienny, jest aktywny, czy też męski. Co to znaczy? Że to znaczy, że będziemy bardziej zainteresowani innymi niż my. Bardziej zainteresowani poznawaniem nowych rzeczy, robieniem nowych rzeczy, poznawaniem nowych ludzi, otwarciem się na nowych ludzi, na nowe poglądy, na nową wiedzę. Wenus w znaku Bliźniąt po prostu może spowodować, że człowiek będzie cały czas niespokojny względem myślowym, że będzie stymulowało myślenie to bardzo silnie. Coś, co mogę zrobić, może trochę tu, może trochę tam, może tego spróbuję, żeby się działo, myślami, żeby się działo i w otoczeniu najbliższym, żeby się działo. Taka jest Wenus w Bliźniętach. Chciałbym tutaj jedną rzecz nadmienić, że to jest Wenus w znaku zmiennym. A znaki zmienne nie mają tak jakby ograniczenia co do sposobu, w jaki akumulują nowe doświadczenia. Czyli znaki zmienne, czyli Bliźnięta, czyli Panna, czyli Strzelec, czyli Ryby, one tak jakby nie mają ograniczeń żadnych. Co to znaczy? To znaczy, że ta Wenus w Bliźniętach będzie poszukiwała nowego sensu wartości, będzie próbowała różnych rzeczy, różnych nowych rzeczy, które być może nieznane były do tej pory. I w działaniu Bliźniąt często zauważyć można dwa cykle, w zasadzie jeden cykl, ale podzielony na dwie części. Na część tak zwaną ekspansywną, czyli Bliźnięta czują, że muszą wiedzieć więcej. Spróbuję tego. Jeden, trzeci, czwarty, piąty kurs, jakiś warsztat, spróbuję tamto. Prawda? To jest ekspansja intelektualna. Poszukuję jakichś nowych informacji, w których mogę siebie zrozumieć bardziej, zrozumieć, kim jestem. No to będę inicjować nowe doświadczenia, żeby zrozumieć, kim jestem. To jest cykl ekspansji. Natomiast cykl kontrakcji przychodzi wtedy, kiedy my wymęczymy się już tą eksperymentacją,
tą chęcią złapania czegoś nowego, poznania czegoś nowego. Cykl kontrakcji jest konieczny, prawda? Bo on jest po to, żebyśmy zweryfikowali po prostu, które z tych różnorodnych warsztatów, kursów i tak dalej, to co bliźnięta lubią, czyli otwierać swój umysł. Żebyśmy podczas cyklu kontrakcji zdecydowali, ok, co tak naprawdę jest dla nas, a co tak naprawdę nie jest dla nas. I cykl kontrakcji wiąże się z tym, że człowiek po prostu nie słucha innych. Ma problem ze słuchaniem innych, ponieważ patrzy wewnątrz siebie i jest w trakcie cyklu kontrakcji. Czyli zastanawia się nad czymś, co się dzieje w nim. Dlatego trudniej jest słuchać coś, co jest poza nim samym w czasie kontrakcji. O wiele łatwiej jest nawiązać kontakt z kimś i porozumieć się, gdy Wenus w bliźniętach jest po prostu w cyklu ekspansji, czyli poznania. Aha, poznam tu, czyli jestem otwarty na słuchanie. Natomiast jak jest cykl kontrakcji, to wtedy to słuchanie się zamyka na zewnętrzne czynniki i człowiek słucha siebie wewnętrznie. Czyli bliźnięta. Wenus w bliźniętach do 18 lipca. No, poznajcie kogoś nowego. Zróbcie coś nowego. Wybierzcie się gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, a chcielibyście być. W ten sposób Wenus otwiera się na różnorodność nowych doznań. Wenus w bliźniętach. To jest potrzebne. Jesteśmy tutaj teraz po to, do tego 18 lipca chociażby, żebyśmy poszerzyli swój horyzont mentalny. Żebyśmy zdobywali informacje. Nie martwili się o tym, nie martwili się tym, co tak naprawdę z tych informacji wyniknie. Ponieważ Wenus w bliźniętach, bliźnięta to jest archetyp bardzo aktywny. My będziemy bardziej po prostu aktywowani do tego, żeby szukać wiedzy, czytać, poznawać. I nie martwić się o tym, nie martwić się tym, co z tego, że tak powiem, przyklei się na dłużej. Tym się martwić dopiero później. Także Wenus wykona ingres w bliźnięta 23 czerwca i pozostanie tam do 18 lipca. Przenosimy się teraz do dnia 29 czerwca. I tutaj będą miały miejsce dwie rzeczy. Po pierwsze, będziemy zaczynali wtedy retrogradację Neptuna w znaku ryb. I ta retrogradacja potrwa do 3 grudnia. Tego roku. Gdy Neptun w rybach wkracza w retrogradację, to dosłownie, to jest tak jakbyśmy na tak długi okres czasu, no dosyć długo te retrogradacje planet długiego obiegu trwają po prostu, ale jest to konieczne, ponieważ te planety, czyli Neptun, Pluton, Uran, one są uważane za planety generacyjne, prawda, czyli kolektywne planety, które wywołują zmiany w długim okresie czasu, które w efekcie wpływają na masy ludzkie, nie do końca na jednostkę. Aczkolwiek osoby, które są bardziej wrażliwe, osoby, które, że tak powiem, czują więcej energii planetarnych, na pewno odczuwają też indywidualnie zmiany, zwłaszcza okresy retrogradacji planet właśnie tak zwanych transsaturników. Czyli ten Neptun wkracza w retrogradację. I co to znaczy? No, Neptun z reguły włada naturą iluzji, naturą znaczenia, jakie nadajemy życiu. Neptun często jest powiązywany z duchowością, czasami z religią, chociaż bardziej strzelec, ale często Neptunowi i rybom i 12 domowi astrologicznemu, ponieważ jest to jeden archetyp, te trzy rzeczy, często nadajemy temu, to odpowiada za znaczenie, jakie nadajemy rzeczom, sprawom, których nie rozumiemy. Czyli jest coś, co nie rozumiemy, na przykład dzieje się sytuacja, która w ogóle nie wiadomo dlaczego się zdarzyła w naszym życiu i my zazwyczaj mamy, albo zazwyczaj człowiek ma taką naturę, że nadaje temu boskiego znaczenia, nadaje temu prawda, znaczenie tego, że to ingerencja była skądś nie z naszego świata, na przykład. Neptun w ten sposób działa, w ten sposób mogą działać ryby. I gdy Neptun wkracza w retrogradację, on będzie pokazywał nam,
psuł i niszczył iluzję, w jakiej żyjemy, jeśli żyjemy, oczywiście w iluzji. Widzicie, my często mówimy sobie jakąś... Człowiek ma takie... Czasami ma taką przypadłość, że po prostu mówi sobie, wmawia sobie coś. Ja wmawia sobie coś, że świat jest taki. I wmawia sobie do tego stopnia, że wierzy w to. Kiedy tak naprawdę to, co sobie wmawia, może być w ogóle nierealne. Może być w ogóle pozbawione jakichkolwiek, prawda, jakiegokolwiek uziemienia w rzeczywistości. Dlatego Neptun pokazuje nam, zwłaszcza osobom, które, no, kolokwialnie mówiąc, w cudzysłowie, bujają w obłokach, dosłownie pokazuje, gdzie za bardzo oderwały się od ziemi i pryska bańka po prostu iluzji, w której żyły. Gdy Neptun jest w retrogradacji, on uczy nas iluzji, często iluzji na temat na przykład partnera. I widzicie, w bardzo, bardzo prosty sposób można to zobrazować właśnie relacją tego, co dzieje się między Wenus, wagą, a rybami. Widzicie, my zazwyczaj, jak człowiek jak wchodzi w związek jakiś, prawda, romantyczny z drugim człowiekiem, zazwyczaj idealizuje tego człowieka. Zazwyczaj wkracza w tak słodki okres, w tak słodką atmosferę, że zaczyna idealizować partnera i ten partner staje się tak zwanym de facto Bóg, de facto bogini. Gloryfikujemy, idealizujemy partnera, prawda? Ona jest piękna, ona jest cudowna, ona nie ma w ogóle żadnych wad, prawda? Takie podejście mamy. Albo ta jedyna, to jest też dobre podejście. To też bardzo związane z tym procesem iluzji, w ogóle z efektem życia w iluzji, jeżeli gloryfikujemy jedną osobę, prawda? I co się dzieje? Widzimy tą partnerkę, która jest de facto boginią, prawda? Wkraczamy w relację, poznajemy jej ciemne strony, skorpion, zaczynają się problemy i widzimy, że ta bańka pryska tego, co najpierw nas po prostu urzekło w tej osobie. I bardzo często, jak poznajemy faktycznie, jak ta druga osoba jest, doświadczamy takich miniaturowych momentów rozczarowania. Dlaczego? No bo nasz ideał, to jak wkroczyliśmy w relację z wizją, idealistyczną wizją partnera, ten ideał pokazuje swoje prawdziwe kolory. I dzieje się stopniowo rozczarowanie. Czasami Neptun, gdy jest w retrogradacji, zwłaszcza jak jeżeli aspektuje jakąś planetę, na przykład na Słońcu jest Neptun, wtedy widzicie, co się dzieje. No człowiek jest pozbawiony wtedy iluzji, prawda? Pozbawia się iluzji, czyli jeżeli do tej pory żył w iluzji, no to coraz bardziej źle mu jest z tym, że żył w iluzji, bo zaczyna widzieć, że świat rzeczywisty, świat wokół niego, tak naprawdę w ogóle jest z dala od iluzji, którą sobie wmawiał. I to jest działanie ryb i panny. Czyli jeżeli panna, jeżeli nie mam faktycznego zawieszenia się w rzeczywistości, jeżeli nie mam planu A, B, C, D, jeżeli nie wiem, co działać, jaki krok zrobić po kroku, to mogę zupełnie popaść w iluzję, zupełnie popaść w eskapizm, zupełnie żyć w chaosie i myśleć, że faktycznie ten chaos funkcjonuje. Kiedy chaos, widzicie, jest antytezą porządku, a tak się składa, że nasz świat jest uporządkowany. Są zasady w naszym świecie. Dlatego ta retrogradacja Neptuna w rybach, prawda, do tego grudnia, do początku grudnia, 3 grudnia, to jest taki czas, w którym my musimy być po prostu uważni w stosunku do tego, które z naszych iluzji, no, okazały się tylko iluzjami. Warto jest wtedy skupić się na pannie, czyli mieć plan jakiś, prawda, trzymać się jakiegoś planu, żeby nie popaść w jakieś ideały, w jakieś cele, w jakieś marzenia, które są zupełnie, zupełnie poza zasięgiem naszych możliwości. 29 czerwca ten Neptun wkracza w retrogradację i do 3 grudnia pozostanie właśnie w tym trybie retrogradacji. Kolejna rzecz. Tego samego dnia odbędzie się w godzinach porannych 29 czerwca odbędzie się Nów Księżyca. Nów oczywiście w znaku
raka, ponieważ skoro jesteśmy już w sezonie raka, to znaczy, że nów też będzie w sezonie raka. I widzimy, że ten nów będzie ciekawy, moim zdaniem. Moim zdaniem będzie bardzo ciekawy, bo zmieni personalnie coś w nas. Dlaczego? No bo nów jest w kwadraturze do Jowisza. Czyli mamy nów w kwadraturze do Jowisza w znaku barana. Czyli mamy energię kardynalną, pomiędzy którą naturalnie jest kwadratura. Naturalnie baran w zodiaku naturalnym wykonuje kwadraturę do ryb, do archetypu raka. I co to oznacza? To oznacza jedno, a tutaj widzę całą układankę, taką proces widzę pewnego rodzaju. Jakiś czas temu Jowisz wkroczył w barana. Co to znaczy? To znaczy, że uaktywnił w nas pewnego rodzaju cichą energię, cichą chęć wyzwolenia się i doświadczenia czegoś nowego, wzrostu w nową stronę, czyli w nowy kierunek, spróbowania czegoś nowego, i dzieje się to na poziomie intuicyjnym. Dzieje się to na poziomie takim, że ja czuję, że coś chcę, że wiem, że coś muszę zrobić, ale nie wiem co. Ja czuję, mam to wokół siebie. Czuję, ale no co? Gdzie ta energia ma pójść? Czuję, ale co mam zrobić? Taki czasami może być baran. Widzimy, że ten Jowisz ustawił się teraz w kwadraturze do, no, oczywiście do Słońca, ale i do całego Nowiu, do Księżyca też. I tego typu kwadratura to jest tak zwany kryzys w akcji. Kiedy ta energia ognista, która nie ma formy, która jest tylko czuta, jest tylko odczuwalna w ciele jako taka ekscytacja, jako taka chęć zrobienia czegoś. Gdy mamy kwadraturę między baranem a rakiem, to ta energia, ta ekscytacja z ognia barana potrzebuje czego? Formy. Musi uzyskać formę jakąś. Czyli to jest taki moment, w którym ja wiem już, czego dotyczyło to przeczucie. Ja wiem już, gdzie ten ogień się tlił, co chciał zacząć nowego, co chciał zapoczątkować. I teraz ten nów, tak naprawdę cały ten proces nowiu, czyli praktycznie cały miesiąc, począwszy od 29 czerwca, ten miesiąc to będzie takie nadawanie właśnie formy przeczuciom, które płyną z archetypu silnie obecnego barana. Prawda? Baran to jest tylko taka wewnętrzna wiedza, że my coś tutaj musimy zrobić, musimy poznać siebie, musimy siebie odkryć. Ale sposób, w jaki to zrobić, jest nieznany dla barana. Archetyp raka w połączeniu z baranem pomaga nam zdefiniować to. Czyli, że jeżeli ktoś czuje na przykład, że, prawda, taki przykład możemy dać, że musi, na przykład zawsze malował, jest artystą i chciałby coś z tym zrobić i wie, że to jest jego wartość, wie, że chciałby to rozwijać dalej i czuje, że teraz jest może ten moment, żeby coś w tym kierunku robić, to czucie, że teraz jest moment, żeby coś zacząć robić, to jest baran. A archetyp raka w tym wypadku, w połączeniu Jowisz i nów, Jowisz i, to znaczy baran i jak, rak w pewnym sensie, Jowisz i nów też, to jest inaczej takie już powiedzenie sobie, no skoro ja zawsze chciałem malować, dobra, to teraz już wiem, to teraz ja zdefiniuję siebie, rak, nadam sobie nowy sens wizerunku swojego z tym, co zawsze chcę robić, i dodam to do swojego wizerunku. Czyli jak do tej pory Bartek na przykład, taki gościu, myślał, że on będzie malarzem i czuje, że kurczę, chciałbym malować coś. Czuję, że muszę jakoś uzewnętrznić się. Nie wiem jeszcze jak. Przychodzi nów i taki Bartek z tego czucia zmienia tak jakby swój wewnętrzny wizerunek i widzi siebie i w sobie już cząstkę bycia malarzem. Cząstkę bycia artystą. I wtedy tego typu połączenie to jest tak jakby człowiek już wyekstraktował przeczucie i ustanowił z tego przeczucia część swojego wizerunku. Bo część wewnętrzny wizerunek to jest właśnie rak. To jest archetyp raka. Archetyp raka to jest też wewnętrzne bezpieczeństwo, które wiąże się bezpośrednio z taką
akceptacją własnego wizerunku. I ten nów widzimy w archetypie raka. No, w kwadraturze do Jowisza również ma silny potencjał do tego, żeby przytwierdzić wszelkie pomysły, jakie do tej pory chodziły nam po głowie, żeby przytwierdzić je w swoim tak jakby ego, w swoim wizerunku, żeby wziąć ten pomysł, który gdzieś kiedyś się klarował i ustanowić go tym miejscem, do którego się przynależy w sobie. A, ja przynależę do tego pomysłu. A, ja przynależę do malowania, to znaczy, że ja chyba będę artystą. Ja chyba jestem artystą, więc robię to. Wizerunek się zmienia. I ta wewnętrzna tożsamość człowieka cały czas ulega zmianie. Ta wewnętrzna tożsamość człowieka, którą jest rak, którą jest czyś księżyc w horoskopie, którą jest wierzchołek czwartego domu w horoskopie, którą jest archetyp raka w horoskopie indywidualnym. Ta wewnętrzna tożsamość, to jak my czujemy się sami ze sobą, cały czas przechodzi przez zmiany, praktycznie co miesiąc. Tym jest cykl księżycowy. Tym jest właśnie działanie księżyca. To jest to, jak zmienia się nasze wewnętrzne identyfikowanie się z tym, kim jesteśmy. Czyli nasza dusza, tak jakby nasza dusza ma jednolitą naturę, ale ego, jakie dusza tworzy, żeby życie odtworzyć sobie, zmienia się wraz ze zmieniającym się tutaj, prawda, ogólnie życiem na Ziemi. I często księżyc jest uważany też jako taka, jako część, która, jako obiekt, który reprezentuje trochę taką animalistyczny związek człowieka z naturą. Bo to właśnie ego łączy duszę ze światem zewnętrznym. To jak się łączy dusza po prostu z rzeczywistością, następuje poprzez ego człowieka. Także mamy teraz dużo zmian właśnie w tym, jak siebie widzimy, w jakim wizerunku siebie widzimy. Dodatkowo ten nów w znaku raka jest w naturalnej opozycji do Plutona w znaku koziorożca. A Pluton w koziorożcu to jest bardzo duża lekcja, która właśnie nas uczy o tym, że twój wizerunek to nie jest to, co ty robisz w świecie. To jest to, jak ty się czujesz sam ze sobą. To jest twój wizerunek. Pluton w koziorożcu nam to pokazuje, że nie ma bezpieczeństwa w identyfikowaniu się ze światem, który się wali na naszych oczach. Tam bezpieczeństwa nie ma i stabilności. Jedyne bezpieczeństwo, jakie człowiek może znaleźć, jest tylko w sobie. Jeżeli to będzie miał, to może być gdziekolwiek i będzie czuł się ok w stosunku do tego. Może nie zgadzać się z tym, ale będzie to akceptował wewnętrznie, będzie nadal czuł spokój i neutralność emocjonalną. A o to tutaj chodzi, moim zdaniem, żeby człowiek właśnie, każdy indywidualnie, doszedł do takiego miejsca w życiu, do takiego spokoju emocji, żeby wiedział, co jest jego emocją, co jest nie jego emocją, co jest jego własnym tworem, co jest jedynie stymulowane przez czynniki zewnętrzne. Jeżeli człowiek dojdzie do takiego balansu emocjonalnego, to jest w stanie też zobaczyć, które rzeczy wyprowadzają go z równowagi, a które nie, a które koją jego spokój. I to nam wtedy uaktywnia się cała dynamika księżyca i węzłów księżycowych, które właśnie nam o tym mówią. Co dla człowieka jest normalne, co stanowi przyzwyczajenie emocjonalne i w jaki sposób wyjść z tego przyzwyczajenia emocjonalnego po to, aby mogła odbyć się nasza emocjonalna ewolucja, bo tym jest ewolucja. Ale na temat tego nowiu w znaku raka myślę, że porozmawiamy za jakiś czas, pod koniec czerwca. Także, moi drodzy, to był odcinek na temat drugiej połowy czerwca. Mam nadzieję, że tutaj wyciągnęliście z tego pewne wnioski, pewną nową wiedzę i po prostu będzie dla Was to służyło jako taki drogowskaz w nawigowaniu po prostu przez czas, bo tym jest astrologia, to jest nauka czasu i energii, tego jak energia zmienia się w czasie. Także z tego miejsca spokojnego życzę Wam, spokojnej reszty czerwca i oczywiście też już teraz mogę złożyć te życzenia dla wszystkich zodiakalnych i słonecznych raków. Ja sam mam księżyc w znaku raka, więc trochę wiem,
jak to jest być słonecznym. No, słonecznym mrakiem nie wiem, ale wiem, jak to jest mieć księżyc w raku. To jest bardzo, bardzo podobna energia. Także wszystkiego dobrego. I chyba tyle na dzisiaj. Widzimy się już za jakiś czas. Także do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się i pozdrawiam.